Bogactwo, sukces, władza, aspiracje. Dlaczego tylko wąska grupa osób osiąga to, czego pragnie? Czy istnieje formuła, która zaprogramuje nas na sukces? Jak należy postępować, aby zrealizować wszystkie nasze marzenia? Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ludzki mózg to arcydzieło, które od lat zadziwia ludzkość swoją złożonością. W mózgu każdego człowieka znajdują się naczynia krwionośne o łącznej długości ponad 160 tysięcy kilometrów. Gdyby połączyć je w całość i rozciągnąć je wokół Ziemi, to 4 razy okrążyłyby naszą planetę, a Księżyc około 15 razy. Ludzki mózg jest niesamowicie plastyczny. Jeśli jakiś obszar mózgu jest uszkodzony, inny potrafi przejąć jego funkcję. Ilość informacji docierająca do naszego mózgu wynosi około 100 MB na sekundę, a prędkość impulsu nerwowego to około 400 km na godzinę. Przeciętnie każdego dnia człowiek doświadcza około 70 tysięcy myśli, z których około 70% jest pesymistyczna i samokrytyczna. Jak widać, ludzki mózg to niesamowity organ, którego funkcje nie są do końca znane większości z nas. Mało tego, wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że to właśnie to, jak my sami postrzegamy otaczający nas świat, wpływa na to, gdzie jesteśmy i kim jesteśmy. Możemy sami zaprogramować się na sukces lub porażkę, w zależności od tego, jak zostaliśmy ukształtowani przez najbliższe środowisko i w jaki sposób myślimy. Już w momencie, kiedy jesteśmy małymi dziećmi, ważą się nasze losy. To, czy potrafimy zdobywać przyjaciół i asymilować się w grupie rówieśników, wpływa na nasze dorosłe życie. Jeżeli dane dziecko posiada sporo kolegów i koleżanek, istnieje większe prawdopodobieństwo, że osiągnie ono sukces w życiu dorosłym, zdobędzie wymarzoną pracę, partnera i założy rodzinę. Dzieci, które mają problemy z zawiązywaniem nowych znajomości, wręcz odwrotnie, ten problem kładzie się cieniem na ich dorosłym życiu. Nasza psychika jest więc kolejnym aspektem, który decyduje o osiągnięciu sukcesu lub porażki w naszym dorosłym życiu. Co jednak popycha nas do takiego, a nie innego zachowania? Czy istnieje sposób na zaprogramowanie naszego mózgu, aby ten prowadził nas do realizacji naszych marzeń? Zobaczmy. 90% podejmowanych przez nas decyzji podejmowana jest podświadomie. Oznacza to, że 9 na 10 naszych decyzji podejmowanych jest automatycznie. Tutaj pojawia się kolejna z funkcji naszego niesamowitego mózgu. W ciągu naszego życia opracowujemy oparte na doświadczeniach ścieżki działania, po których poruszamy się automatycznie. Niektóre z nich są bardzo silne i powstały dawno temu, inne są nowe, ale z czasem, kiedy dana czynność bądź wydarzenie jest przez nas powtarzane, utrwala się schemat zachowania i powstaje nowa ścieżka, po której kursuje nasz automat. Tego typu rozwiązanie jest bardzo wygodne, ponieważ odciąża nasz umysł od wielu niepotrzebnych aktywności. Nie musimy za każdym razem zastanawiać się, jak mamy zawiązać buty, czy też jak prowadzić samochód. Nie wkładamy również ręki do ognia, czy też zastanawiamy się, jak wrócić do domu. No, chyba że wracamy z suto zakrapianej imprezy. Ta automatyka pomaga nam funkcjonować. Wyobraźcie sobie, co by było, gdybyśmy musieli analizować każdą naszą aktywność. Po jednym takim dniu bylibyśmy maksymalnie wykończeni. Automatyka działań ma jednak pewne minusy. Wyobraźcie sobie sytuację, w której młoda dziewczyna spotyka się z chłopakiem na randce, ale całe spotkanie to jedna wielka chlapa. Dziewczyna spotyka się jeszcze z dwoma innymi chłopakami, lecz i w tym wypadku randki się nie udają. W jej mózgu po tych trzech spotkaniach wytworzyła się ścieżka, która mówi: randki są złe, faceci są źli. Po randkach z chłopakami czujesz się fatalnie. Nie idź więcej na randki, ponieważ dalej możesz doznać cierpienia. Idąc tym tropem, dziewczyna może przestać spotykać się z innymi chłopakami, nie znaleźć partnera i być samotną do końca życia. Wszystko poprzez automatyzację i wyciągnięcie fałszywych wniosków. No dobra, ale na czym opiera się owa automatyzacja? Co mówi nam, że coś jest dobre, a co złe? Naszymi działaniami sterują dwie potężne siły. To one determinują, w jaki sposób się zachowujemy i jakie wybieramy decyzje. Tymi siłami jest cierpienie i przyjemność. Nasz mózg unika zdarzeń, które powodują cierpienie, a szuka okazji do przyjemności. Jeżeli zakoduje on, że dany wybór prowadził do cierpienia, będzie starał się jak tylko może go uniknąć. I w drugą stronę, jeżeli nasze doznania doprowadziły nas do poczucia przyjemności, będziemy do tego dążyć. Uświadomienie sobie tej zależności jest szalenie ważne. Zobaczcie,
ktoś może powiązać zajadanie się śmieciowym jedzeniem z przyjemnością i dążyć do niego. Tak samo jak w przypadku wszelkich innych nałogów jak palenie, alkoholizm czy uzależnienie od gier komputerowych. Ludzie popadający w te nałogi powiązali silnie pozytywne emocje z danym zachowaniem, które w rzeczywistości jest dla nich niczym pożądanym. Weźmy teraz cierpienie. Nikt z nas nie włoży ręki do garnka pełnego wrzątku. Nikt nie wystawi się na wyszydzenie czy też krytykę. Wiąże się z tym cierpienie i dyskomfort, a przecież nasz mózg dąży do przyjemności. Poznając jednak zależność pomiędzy cierpieniem a przyjemnością, możemy obrócić te dwie potężne siły do ciężkiej pracy na naszą korzyść. Zobaczcie, wiele osób pragnie schudnąć. W swoim umyśle tworzą oni jednak ścieżkę, która prowadzi do torpedowania swoich działań zmierzających do schudnięcia. Dieta i ćwiczenia fizyczne, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu, kojarzą im się z cierpieniem. Ból mięśni po ćwiczeniach i wyrzekanie się naszych ulubionych przysmaków to przecież cierpienie, prawda? Dlatego tak wiele osób nie może osiągnąć swoich celów. Gdyby jednak dietę i ćwiczenia fizyczne skojarzyć z dumą z naszych postępów, gdyby wyobrazić sobie, jak będziemy wyglądać i jak wspaniale będziemy się czuć, kiedy nasze stare ubrania będą na nas zdecydowanie za duże, co powiedzą nasi znajomi, kiedy zobaczą naszą metamorfozę, a my sami, czy nie będziemy z siebie dumni, czy nie doda nam to pewności siebie? Czy odrobina wyrzeczeń w postaci ćwiczeń fizycznych i diety nie jest warta tego wszystkiego? Powiązując wielką przyjemność z danym celem i kontrastując ją z odpowiednio przedstawionym cierpieniem, możemy uzyskać praktycznie wszystko. Zadając właściwie skonstruowane pytania, kierujemy nasz mózg na skupienie się na całkowicie innym postrzeganiu rzeczywistości i dążeniu tym samym do realizacji naszych celów. Tego typu taktyka pozwala nam zaprogramować nasz mózg na osiągnięcie dowolnego celu. Nieważne, czy będzie to pozbycie się nałogu, zrzucenie zbędnych kilogramów, czy wypracowanie w sobie dobrych nawyków, zbudowanie odpowiedniego nastawienia i wypracowanie właściwych automatyzacji pozwala na zmianę naszego myślenia i tym samym na zmianę naszego życia. W dzisiejszym wideo dowiedzieliśmy się naprawdę sporo na temat zmiany naszego myślenia. Po poznaniu niesamowitych możliwości naszego mózgu dowiedzieliśmy się, w jaki sposób koduje on informację i w automatyczny sposób podejmuje decyzje. Następnie dowiedzieliśmy się, że cierpienie i przyjemność są tym, co kieruje decyzjami każdego człowieka. Następnie nauczyliśmy się, jak te potężne siły mogą pracować dla nas i pomóc nam osiągać nasze cele. Zdobyliśmy więc bardzo dużo praktycznej wiedzy. Jestem niesamowicie ciekaw, co wy sami chcielibyście zmienić w swoim życiu. Zrzucić zbędne kilogramy, pozbyć się nałogu, zacząć zarabiać więcej pieniędzy, a może coś zupełnie innego? Zostawcie komentarz pod tym wideo, chętnie poznam wasze pragnienia. Mam nadzieję, że to wideo pomogło wam i dostarczyło wartość. Jeżeli tak się stało, zapraszam was do subskrypcji kanału, zapisania się na newsletter i pobrania w pełni darmowego e-booka mojego autorstwa, które pokazuje 10 pomysłów na zarabianie w internecie co najmniej 1000 zł. Link znajdziecie pod tym wideo. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.